skrócik za nami, a teraz podsumowanie prosto z Kępna, czyli 514 radiowy finał listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl. Witam serdecznie. Kolejna lista śląskich szlagierów szlagierowo za słuchaczami Radia Sud. Tym razem 514 notowanie. A jak ono wyglądało? Otóż na liście mamy 5 spadków, 3 piosenki, które poszybowały w górę i 2, które pozostały na swoich dotychczasowych pozycjach. Jak to wszystko wygląda? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 spadek Paweł Gołecki, Spojrzenia. Również spadek na 9 Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. W górę natomiast na 8 Edek Dworniczek i jego szlagier Moja nadzieja. Bez zmian na 7 Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd. Również bez zmian na 6 Kobiety na walizkach, Wschody i zachody słońca. W tym tygodniu w dół Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę, miejsce 5 Na 4 w górę Dawid Janiak, Apetyt na życie. Na miejscu 3 Bożena Mielnik, Tak bardzo chcę. Ta piosenka zaliczyła spadek, również spadek na 2 Bernadeta Kowalska, Śpiewaj z nami. I w górę na 1 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. I tak w całości wygląda 514. 14 notowanie. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Pozdrawiam z Kępna. Do usłyszenia. Tu też na fotelu lidera zmiana. Tu zasiadł szlagier Zobacz jak pięknie. Zobacz jak pięknie. Podaj mi rękę. Super szlagier Zobacz jak pięknie grupy LSS szlagierowo.pl w wykonaniu oczywiście Karpowicz Family. Widać, dobrze się rozkręcą. W życia chaosie, gdzieś na krętych ścieżkach znajdź mnie, znajdź mnie. W otchłani smutku, gdzieś na dnie rozpaczy, znajdź mnie, tam tkwię. Podaj mi dziś swoją dłoń, otul mnie sobą jak mgłą. Zbuduj mi przystań ze snu, pięknego snu. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my i nasze sny. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko ty i ja. W zgiełku poranka i w ciszy wieczoru znajdź mnie, znajdź mnie. W szumiącym wietrze i w promieniach słońca znajdź mnie, tam tkwię. Zabierz mnie z dala od łez, oddaj mi każdy swój dzień. Podaruj miłosny blask, niech płonie w nas. Byś zabrał mnie do takich miejsc, gdzie nie ma nic, gdzie tylko my i nasze sny. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do tych miejsc, gdzie kończy się czas, gdzie tylko kończy się czas, gdzie twych oczu blask, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Tak bardzo chcę, byś zabrał mnie do
Bernadetka Kowalsko to nasz dzisiejszy gość. Ona też za chwilę pojawi się w szlagierowym studiu. Promuje cały czas dwupłytowy album. Najpiękniejsza nuta z całego serca dla ciebie. Produkując teledysk do szlagieru Śpiewaj z nami, zobaczcie taki właśnie szlagierowy short. Fajnie idzie, fajna muzyka, będzie dobrze. Dzień dobry, chciałem zrozumieć się. Dobrze, że się ty nas nie nagrął. A ja tyle nie natańcował z tą ciotką. Zatańczymy i zagramy. I zaśpiewamy, niech weselszy świat będzie na wiosnę. Czekajcie razem z nami na teledysk Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi. Ten teledysk już w święta wielkanocne. Premierowo oczywiście u nas na szlagierowo.pl. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach. Świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Za jeden uśmiech oddam ci, za jeden uśmiech tylko my. Chcę być z tobą, zawsze obok ciebie być. Za jeden uśmiech serce dam, za jeden uśmiech ty i ja. Zawsze
Też Rostomili, przyszła pora, przyszedł ten czas, co by naszego gościa przywitać w naszym szlagierowym studiu. Witam serdecznie Bernadetta Kowalsko, między innymi laureatka takich wyróżnień jak Szlagierowy Tuz za 2020 rok, Wykonawca 2019 roku, Teledysk 2018 roku, Do Piękne Kwiaty, Dobre Słowa. No i teraz najpierw te kusiole, zamiast przywitań, proszę bardzo, jest nagroda Wykonawca Roku Bernadetta Kowalsko. Wow. To wszystko dla pani. Podsumowanie 2021 roku. No nie było pani z nami, niestety. Tak. No. Przepraszam za tą nieobecność. Bardzo, bardzo dziękuję. Ten musi się tutaj wszystko dopełnić i gratulacje jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dziękuję wam, kochani, za to, że mogę właśnie taką nagrodę odbierać, bo to przede wszystkim myślę, takie uznanie naszej właśnie wspaniałej publiczności. Także bardzo dziękuję. I obiecuję, że będziemy dalej tworzyć, śpiewać właśnie dla was. Bernadetko, jest nagroda. Powiedz mi, bo te pytanie a propos wręczania tych nagród tym nieobecnym, bo kilka osób było nieobecnych, zawsze padało w tym studiu. Czy takie nagrody do Bernadety Kowalskiej mają jakąś wartość? Są przez nie cenione? Ja myślę, że dla każdego obdarowanego właśnie taką nagrodą, tak jak powiedziałam, nagrodą publiczności, bo to znaczy, że trafiamy do naszych serc, do serc publiczności naszymi piosenkami, szlagierami, że kochacie po prostu tą muzykę i to jest właśnie nagroda, którą każdy wykonawca jak dostanie, to powinien sobie powiedzieć: dobra, udało się, podoba się, no to teraz jeszcze lepiej i będzie dalej. Powiedz mi, Bernadetta, bo pewnie jest jakieś miejsce w domu, kiedy te wszystkie nagrody się gromadzą. Tak. Kiedyś udało ci się policzyć? W ogóle zabrałaś się za to kiedyś? Nie, wiem tylko, że takich pięknych, różnych podziękowań mam takie dwa porządne, że tak powiem, może nie zeszyty, ale taki zbiór porządny jest tych wszystkich podziękowań i nagród. Nie liczę tego. Niemniej jak wchodzę do studia, gdzie właśnie są te wszystkie wyróżnienia, dyplomy, nagrody, to uznanie publiczności, to jest naprawdę bardzo miło i siadam wtedy, tak sobie myślę, kojarzę ten czas, te miejsce, dokładnie tą piosenkę i jest taka łezka w oku, ale to jest taka łezka radości. O łzach radości nie ino i o tym, co te takie nagrody i piosenki, i twórczość dają, właśnie dzisiaj z Bernadetą Kowalską. Jeszcze dzień, a może dwa, i moje sny spełnione w pełnym blasku dnia. Blasku dnia. Bernadetta Kowalska razem z nami dzisiaj w studiu. Bernadetta, bo ty już ładnych parę lat na tym rynku. Tak. Ty mogłabyś być dla tych nowych zespołów, które zaczynają swoją przygodę, taką, nie wiem, ciocią, dobrą radą na przykład. Może wiesz co, nie chciałabym tak, bo jednak każdy ma inne patrzenie i inny gdzieś tam sposób na siebie szuka. Ale niemniej mogę powiedzieć, że paru takim naszym wykonawcom śląskim, moim przyjaciołom, gdzieś i z daleka i bliżej, gdzieś tam te pierwsze jakieś moje podpowiedzi, sugestie, oczywiście jak byłam zapytana, wiem, że tak, udzielałam. Tak. Bernadetko, dlaczego tak zaczynam? Bo patrz, wtedy, kiedy ty zaczynałaś, było to, wyglądało mniej więcej tak o droga. Pisało się numer, ten numer, potem się wchodziło z nim do studia, nagrywało się, no i on trafił, powiedzmy, do radia. Tak. Po i niby radiu, na tym się rola moja kończyła. Tak, już tak? Się kończyło, tak. Tak, tak. Po radiu za chwilę, no, nastał czas telewizji, czyli trzeba by było jakiś teledysk tak, zrobić, tak? Tak? No i ewentualnie potem wydawnictwo w postaci płyty i tyle. A teraz dochodzi do tego cała ta dodatkowa otoczka, czyli promocja, jakiś koncert promocyjny, i jakieś podpisywanie płyt, jakiś internet, jakieś tak, Facebooki, inne social media. Kiedy było łatwiej? Te 15 lat do tyłu, czy teraz? Ja myślę, że teraz jest ciekawiej, może nie łatwiej, nie będę mówić, kiedy było łatwiej, może łatwo nie było, nigdy to nie jest łatwe i to czy na płaszczyźnie muzycznej, czy każdego innego zawodu, czy pasji, nigdy to nie jest łatwe, ale ciekawsze może być. Teraz jest to ciekawsze, jest większy kontakt z publicznością, są też koncerty właśnie te właśnie promocyjne, gdzie chcemy zaprezentować tą płytę, czy tam dany przebój. Ale są też właśnie takie spotkania, gdzie publiczność bardziej teraz wymaga bezpośredniego kontaktu z wykonawcą,
może wymaga, właściwie jest nastawiona na to, że tak powinno być. Żeby zobaczyć, tak, że ten człowiek, jaki jest ten człowiek poza sceną, jest to też taka ciekawość, a że nam to też sprawia radość, że nasza publiczność chce się z nami spotykać, a więc organizujemy różne spotkania, pamiętam takie nasze spotkanie i myślę, że będzie trzeba je powtórzyć dla naszych fanów i myślę, że to jest właśnie ciekawe. Są też, tak jak mówisz, inne sposoby się, że tak powiem, promowania, lansowania. Internet, bo to chyba internet, teraz wszyscy tak, siedzą w tym internecie. Tak, gdzieś na przykład, no może to już było kiedyś, ale teraz jeszcze bardziej gdzieś tam nasz zespół. Powiedz mi, zadam ci zagadkę. O. Jak myślisz, ile kalendarzy w tym, na ten rok 2023 udało mi się wręczyć naszej publiczności? Ale to takich ściennych kalendarzy. Ściennych, taki format A3. No nie wiem, 200. 1000. Tysiąc kalendarzy. Tysiąc kalendarzy z wszystkimi konceptami wyjazdowymi. Także ciągle żeśmy drukowali, a jeszcze raz 300, jeszcze raz i doszło właśnie do takiej kwoty. Ostatnie kalendarze niedawno dopiero zostały wręczone, ale też z wielką radością przyjęte. I to są właśnie takie formy od nas, my tego nie sprzedajemy. Po prostu jest to od nas, prezent od zespołu na spotkaniu. Ale muszę ci powiedzieć, że tu mnie bardzo zaskoczyłaś, bo w dobie właśnie tej takiej digitalizacji, piękne słowo trudne, kaj wszyscy mają kalendarz w telefonie, jeszcze taki zwykły ścienny kalendarz, tak. 1000 sztuk. Tak, i w dużo miejscach przy tych różnych spotkaniach właśnie obdarowani mi potwierdzają. A pani Bernadetto, niedawno dopiero schowałam kalendarz z tamtego roku. O, jak fajnie znowu będzie. Schowałam. Tak, schowałam. Nie jest wyrzucany gdzieś tych kalendarzy parę. Zresztą ja też z każdego roku kalendarz zostawiam. Dobra, to który jest taki najstarszy u ciebie, pamiętasz? Tak, najstarszy nasz kalendarz to jest 2009 rok. To jest 2 lata po tym, jak właśnie razem z Jurkiem i z Markiem Misiem założyliśmy zespół. I to był taki nasz pierwszy kalendarz, oczywiście wtedy tylko w takim bardzo wąskim gronie dla przyjaciół, dla rodziny, dla znajomych. A teraz widzę, że te kalendarze naprawdę sprawiają radość i w takie miejsca, gdzie jestem zapraszana, przywożę jako niespodziankę i widzę, że to się podoba ludziom, że ludzie sobie cenią, jeszcze autograf się zostawia, no i to jest fajnie i nie żałuję tego ani trochę. No cóż, może łatwiej nie jest, ale na pewno jest ciekawi. Niech to będzie puenta tego pytania. Biegnij za mną tam, tam gdzie nas nie dojrzy nikt. Brzegiem morza, plażą, pośród palm. Poruszyliśmy, Bernadetto, tylko taki temat właśnie tej digitalizacji, tego wszystkiego takiego cyfrowego, ale skoro już idziemy w ta strona, no bo za chwilę pewnie pojawi się kolejna płyta Bernadetto Kowalski i tu pytanie, bo w tym miejscu to pytanie padło, jak stoi każdy z gości teraz, przynajmniej w tym roku wypytywany. Czy to jednak ten tradycyjny format jeszcze krążka, czy już coś nowszego, nie wiem, pendrive z racji tego, że w samochodach już nie ma tych nośników, czy w ogóle, jak to widzisz w dzisiejszych czasach, czy szlagierowy rynek jest w ogóle na to gotowy, na to, żeby przenieść się z takiego oryginalnego krążka małego, który kiedyś dowód tyle uciechy w latach 90. i jeszcze niedawno temu, do zupełnie czegoś nowego? Wiesz co, nie odpowiem ci na to pytanie, czy jest gotowy, bo na pewno ja tego nie będę robić, nie będę się tym zajmować, ale jeżeli o mnie chodzi i fanów, których do tej pory właśnie spotykam, swoją publiczność naszego zespołu, publiczność, to wracają do mnie z płytą z 2009 roku, 10, do podpisania. Czyli zobacz, że to jest tak, że to jest właśnie ważne, że mam tą płytę i jeszcze na tej płycie nie mam od pani autografu, czyli ja myślę dla mnie, bo też mam takie płyty swoich idoli, gdzie jestem fanką i kibicuję moim zespołom, z którymi sympatyzuję, to po prostu mam płytę i to jest dla mnie to, co masz. Gdybyś ty miał dostać niespodziankę, wolałbyś po niej mieć wspomnienie, zdjęcie, czy w ręku namacalny dowód? Oczywiście, że w ręku namacalny dowód. Czyli płyta po prostu. Tylko wiesz, nad czym się cały czas tutaj zastanawiamy? Tak, że technika już tak idzie do przodu. Tak. Ja cię rozumiem doskonale. Rozumiem doskonale. Słuchajcie, może nie wszystko, co nam przynosi czas, postęp, jest dobre. Dla mnie myślę, że płyta i nie będę tutaj teraz pytać i czekać na odpowiedzi, ale myślę, że wielu z nas zgodzi się z tym, że jednak ta płyta to jest naprawdę pamiątka, która zostaje. To jest to samo, jak robimy zdjęcia telefonem,
Kiedyś były aparaty fotograficzne, takie, tak, wywołałeś to zdjęcie i je masz, wracasz do niego po tylu latach i to zdjęcie jest, tak? A gdzieś no i... zapisane po prostu ucieka. Zmieniasz komputer, zmieniasz... I robiło się 36, bo film był drogi. Oczywiście, że. Nie, i to były zdjęcia wyjątkowe. A nie 3600, a bo mam taką pamięć, to sobie na stryką. Powiem ci, że masz tutaj trochę racji, bo fajne jest to mieć to miejsce kolekcję w domu, ta kolekcja tak. I za chwilę powiedzieć swoim dzieciom czy wnukom, czekaj, tata ci coś tam puści, czy uma ci czego coś ja puści, słuchałem. Patrz, tak. To jest 89 roku, patrz, ja tam była na koncercie, tak. Tu mam autograf. A zapis cyfrowy, czy on przetrwa to wszystko, jak to się będzie zmieniało, to jest naprawdę sprawa dyskusyjna, nie my będziemy to robić, nie my zmieniać, ale dla mnie osobiście wydany album zespołu to naprawdę jest coś, co nie zamieniłabym tego. Czyli podsumowując, na razie Bernadeta Kowalsko, kiedy wydo płyta, a się ją otworzy, to nie w środku mały pendrive'ik, ino zawsze krążek. Zawsze krążek. Ten krążek, złoty krążek, będziecie mogli na pewno posłuchać. Podaj mi swą dłoń i uśmiechnij do mnie się. Twój głos, twój śmiech jest jak tlen. Tylko jeszcze tak wróciwszy, bo tutaj w tym studiu też padły słowa właśnie dotyczące pendrive'a, czy płyty, czy czegokolwiek, że pendrive no nie bardzo, bo jest za mały, bo autograf się nie mieści. Tak. Musieliby wszyscy tak drobno pisać, nie? No ale... panie, ale ja powiem taką ciekawostkę może. Wyobraźcie sobie, kochani, wyobraź sobie, że dostałam zapytanie, oczywiście na drogą telefoniczną, zapytanie w postaci SMS-a. Pani Bernadetto, proszę mi zaproponować piosenkę od pani dla męża z okazji rocznicy ślubu. A więc wysłałam tej pani oczywiście na odpowiednim, na WhatsAppie wysłałam po prostu piosenkę i mówię, że myślę, chyba nawet 3 propozycje. I jakie było pytanie tej pani? Nie, żebym przysłała nagranie. A pani Bernadetto, a czy ja mogę prosić panią o płytę, żebym mogła mężowi wręczyć płytę z pani autografem? Także wyobraź sobie, że czyli... gdybym posłała pendrive, tak? To podejrzewam, że mąż popatrzył, powiedział mi, co ty mi tu kobieto dajesz na rocznicę ślubu, prawda? A tak dostał płytę z autografem, z dedykacją na tą rocznicę dla nich obojga i mógł sobie tej piosenki posłuchać, czyli... Jest jeszcze magia tej płyty, tak. Jest jeszcze magia, jest i niech zostanie. Trzymajmy kciuki, żeby tak było. Przepraszam cię, bo jak tyś powiedziała, że dostałeś takie zapytanie na WhatsAppie, co zadedykować mężowi, to w sumie dobrze, że te pytanie nie trafiło do pani Teresy Werner, bo wtedy no jest jedna piosenka, nie? Dałabym ci dała. A odpowiedzi jest wiele, więc co dała, kiedy dała, po co, na co, no więc właśnie. A tu proszę, romantyzm. Tak. A na przykład taka piosenka, oprócz dałabym ci dała, nigdy cię nie zapomnę, tak? No, tak. Całe życie mi zmarnowałeś. Okej, pozdrawiamy wszystkich tych, co mają rocznice ślubu, te krótsze, dłuższe. Bernadetko, to jeszcze teraz o tych planach takich na przyszłość, bo to pytanie też padło właśnie w tym studiu. Promujesz cały czas bardzo bliski twojemu sercu, dwupłytowy album, no i piękniejsza nuta, całego serca dla ciebie, no i oczywiście teledysk, który jest w trakcie produkcji, Śpiewaj z nami. Zdjęcia nagrane, montaż się odbywa, no i moje pytanie nie może być inne, jak o to, co pójdzie zobaczyć w tym teledysku. No właśnie, najpierw na sam początek, że odbył się on w pięknych wnętrzach karczmy u Basieńki w Woźnikach. Bardzo dziękujemy za tak wspaniałą oczywiście gościnę i za to, że mogliśmy w takich wnętrzach nagrać, bo to wszystko spasowało razem. Potem dwa, że gościnnie tutaj wystąpił zespół Miedarzanie. Już wcześniej spotkałam się z nimi w widowisku Wesele Śląskie, a tym samym znowu przyjęli moje zaproszenie. Oczywiście prezentowali w swoich strojach różne regiony, cieszyński, śląski, żywiecki i Pisz. I tam też pięknie zatańczyli, to będzie wszystko można zobaczyć. No, oczywiście byli też nasi muzycy z naszego bandu dla was. Z tego też się bardzo cieszę. I nasz zespół ogólnie byliśmy wszyscy i była wisienka na torcie. Był jeszcze z nami wspaniały akordeonista Janusz, któremu bardzo dziękuję, bo przyjechał do nas bardzo daleka, żeby właśnie wspomóc nas muzycznie. No i ta wisienka na torcie, o której nie powiem, a nie powiem dlatego, że niech to będzie takie jajko wielkanocne.
No, jajko wielkanocne, bo teledysk też bardzo barwny ma być. Bernadetko, to ja nie mogę się oczywiście doczekać premiery już tego teledysku, a teraz czas i pora ci podziękować za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję bardzo tobie i dziękuję wam, kochani, jeszcze raz za tak wspaniałe wyróżnienie. Obiecuję, że będziemy śpiewać. Ja was tylko proszę, żebyście śpiewali razem z nami i pamiętajcie, zawsze pytajcie o płytę. O właśnie. Moim waszym gościem była laureatka wykonawcy 2021 roku, Bernadeta Kowalsko-Karyto. Oczywiście gratulujemy. A do was, drodzy fani Bernadety Kowalski i do tych, co są ciekawi tej wisienki na torcie i tych barw na tym jajeczku, czyli podczas premiery teledysku, pamiętajcie, śpiewaj z nami już święta wielkanocne na szlagierowo.pl. Ktoś już umi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. To przysłowie znane od lat wielu. Choć na pozór tylko to gra słów. Lecz miłości, uwierz mi, mój przyjacielu, po deszczowej nocy słońce wstaje znów. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Złość miłości nie zaszkodzi. I choć czasem mamy gorszy dzień, znów na niebie po złej burzy tęcza wschodzi. I z ochotą znowu pogodzimy się. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie.